Bycie najgenialniejszym szalonym naukowcem na świecie to zajęcie pełne pracy! I także pełne głodu! Ale nigdy nie mam czasu, aby porządnie zjeść! Zawsze jestem tak zajęty! Dlatego zamierzam połączyć jedzenie i wizję! To będzie mój największy eksperyment! Na tibidabę, nie planowałam tego! Ten kolor mi nie pasuje! Sam, co to za hałas? Wszystko w porządku? Wszystko pod kontrolą! Wiesz, zdarza się. Myślę, że wiem, gdzie popełniłem błąd. Sam, jeśli chciałeś przygotować smaczną przekąskę, mogłeś po prostu zapytać. Mam coś w sam raz. Na co więc czekamy? Chodźmy! No to co zrobimy, Su? Może zamówimy pizzę? Pomyślałam, że możemy zrobić pyszne ciasto. Ciasto? Wiesz, że uwielbiam ciasto! I to nie będzie zwykłe ciasto. Będzie wyglądać dokładnie tak, jak to. Czekaj, nie rozumiem. Robimy ciasto z napojem gazowanym? Co? Powiedziałeś, że chcesz połączyć jedzenie i picie, prawda? No więc to właśnie zrobimy. Najpierw musimy opróżnić tę butelkę. Zostaw to mnie! To mój czas, aby zabłysnąć. Tylko nie mów o tym mojemu dentyście. Robię to wyłącznie dla nauki. To było takie dobre. Sami to niegrzeczne. O cóż, lepiej na zewnątrz niż do środka. Och, no wiesz. Okej, musimy przeciąć butelkę na pół. Su, musisz coś wyjaśnić. To nie wygląda jak ciasto. Cóż, dopiero zaczynamy. Musimy najpierw zrobić formę na czekoladę. Powiedziałaś czekolada? Zaraz wracam. Sam, czekaj. Mamy tutaj trochę czekolady. Sami? Jakie rodzaj byś chciała? Mam po jednej z każdego. Po prostu to uwielbiam. To moja zajawka. Wow, Sami, to dużo. Gdzie to trzymasz? Dobry ruch, Suzy. Nie powiem ci, że trzymam mój sekretny zapas słodyczy pod łóżkiem. Czekaj. Właśnie ci to powiedziałem. Dobrze, teraz musimy stopić tę tabliczkę. Ale jak? Uwielbiam uczucie wiatru we włosach. Jestem piękny. To powinno zadziałać. Dzięki, Sam. Nigdy nie mogę się pobawić. Ale to na ciasto, prawda? Więc przymknę na to oko. To bardzo miłe z twojej strony, Sami. Okej, myślę, że teraz jest gotowe i możemy dodać to do butelki. Nie mów więcej, Su. Mam coś idealnego, uwierz mi. Przynieście to, chłopaki. Jeszcze trochę dalej. Prawie na miejscu. Idealnie. Myślałam, że moglibyśmy po prostu to wlać. To też zadziała. Chyba. Skoro tak, wybieramy twoją opcję. Zaczynamy. Hej, potrzebujemy więcej czekolady, Sam. Możesz na mnie liczyć, Su. Mam tu pyszną, lekką, słodko-słodką czekoladę. Skup się, Sami. Nie możemy teraz zjeść całej. Musimy ją zachować na później. Co? Co powiedziałaś? Chyba byłem zbyt zajęty próbowaniem wszystkiego. Dobrze. Teraz musimy odpowiednio pokryć wnętrze butelki czekoladą. Czy możemy już to zjeść? No dalej, Su, powiedz, że możemy. Jeszcze nie, Sami. Plan jest taki. Zrobimy biszkopt i włożymy go do środka. Zaczekaj. Wkładamy ciasto do środka czekolady. Wow, teraz mówisz moim językiem, Su. Gdzie jest Sam? Musimy zrobić cały tort. Cześć, jestem znanym cukiernikiem. Mam na imię Sami. Tak, zacznijmy. Najpierw załatwmy sprawę z jajkami. To doskonały pomysł. Ha, pieczenie i pokaz komediowy. Czy jest coś, czego nie potrafię? Popatrz na mnie, Su. Zawsze chciałam nauczyć się żonglować. Nie, Sam, proszę, nie rób tego. Wow, jak to zrobiłeś? To było niesamowite. Ja nie wiem. To było dziwne, ale takie fajne. Teraz musimy ubić jajka. Użyjmy miksera. Wow, spójrz, to takie szybkie i wspaniałe! Chyba nie powinieneś być tak blisko, Sami. Robi mi się niedobrze, Su. Próbowałam cię ostrzec. Teraz się cofnij. O, nadchodzi!
O nie, wszystko w porządku, Sami? Bywało lepiej. Oh, jakie piękne gwiazdy. Oh. Dobre wieści, Su. Białka są gotowe. Co dalej? Moglibyśmy dodać trochę miodu. Myślisz, że mógłbyś trochę przynieść? Miód? Zostaw to mnie. Mam plan. Dlaczego mam jakieś złe przeczucia? Nie martw się o mnie. Jestem tylko zwykłą pszczółką. A teraz gdzie jest miód? Czemu tak długo go nie ma? Tego warte. Dzięki, Sam, ale wiesz, że mamy miód w kuchni, prawda? To by było na tyle. Zdejmuję moje pszczele skrzydła. Musimy teraz połączyć składniki. Pozwól mi, Su. Chcę się upewnić, że wszystko jest doskonałe. Dodam tylko połowę białek, ok? Teraz musimy zamieszać. To sprawi, że będą milutkie i puszyste. Nadszedł czas na mąkę, ale musimy ją dodawać powoli. Ha, gdzie w tym zabawa? Zobacz to! Psik! O rany, Su, gdzie poszłaś? Wyglądasz jak duch. Psik! Muszę wziąć prysznic. Trochę oleju sprawi, że ciasto będzie lekkie i puszyste. Nie możemy zapomnieć o proszku do pieczenia. Okej, podczas gdy Sam sprząta, ja dokończę mieszankę do ciasta. Obiecałam Samowi, że to nie będzie zwykłe ciasto, więc muszę teraz podzielić mieszankę. Tak lepiej. Wow, po co to wszystko, Su? Dodamy trochę koloru do naszego ciasta. Czyli będziemy piekarzami i artystami? Muszę się przebrać. Ten dzień staje się coraz lepszy. Do dzieła! To arcydzieło, Su! A kolory są świetne! Teraz możemy je upiec sami. Poczekaj, mamy jeszcze pracę do wykonania. Musimy zrobić pyszne, kremowe nadzienie do naszego ciasta. Kremowe, co? Zostaw to mnie. Co? Okej, Daisy, potrzebuję trochę śmietany. Stój i się nie ruszaj. Myślałam, że możemy użyć śmietany, którą kupiłam w sklepie. Chyba masz rację. Przepraszam, Daisy. Biedna Daisy. Będzie słodkie. Dobry pomysł. Czy możesz to skończyć, proszę? Muszę wyjąć ciasto z piekarnika. O rany, to trwa za długo. Przyspieszmy to. Potrzebujemy więcej mocy. Więcej! Sam? Co tu się stało? Ten mikser ma własny mózg. Mówię ci, jest poza kontrolą. Okej, włóżmy nasz lukier do rękawów cukierniczych. Najpierw musimy przyciąć je do odpowiedniego rozmiaru. Możemy użyć foremki do ciastek. Myślałam, że to była. Hurra! Mam talent! Nie tak szybko. I tak po prostu. Biszkopt na ciasto ma idealny rozmiar. Zobaczcie sami. Teraz potrzebujemy polewy. Jest tutaj, Suzy! No to ruszamy. O wow, wygląda niesamowicie. A teraz upewnij się, że całość trzyma się w formie butelki. Możemy przymocować górną część butelki w ten sposób.
potrzebujemy nakrętki do butelki. A to jest najsmaczniejsza nakrętka, jaką kiedykolwiek widziałaś. Dzięki, świetna robota, Sam. Jest tylko jedna ostatnia rzecz. Etykieta. Doskonale. Wow, to niesamowite. Lepsze niż kiedykolwiek mogłem sobie wyobrazić, co? Bardzo się cieszę, że ci się podoba. I twój eksperyment był sukcesem. Połączyłeś jedzenie i picie. Masz rację. Będę sławny. Dzięki. Gotowe! To powinno wystarczyć. Moje najnowsze dzieło jest ukończone. Ha! Ups! Kolejny eksperyment? Co tym razem? To jest spray niewidzialności! Udoskonaliłem formułę. Spray niewidzialności, co? Czy to możliwe? O tak, ale musisz być bardzo ostrożna. Jedna kropla i będziesz całkowicie niewidzialna. Żartujesz, prawda? Czy to naprawdę działa? To wszystko, na co mamy dzisiaj czas, kochani. Do zobaczenia następnym razem. Pa!